Do Polski trafi niemal 500 wyrzutni HIMARS. Będziemy skutecznie wzmacniać Wojsko Polskie. Jest to system niezwykle efektywny. Tragedie nad wodą. Wypad z motorówki i prawdopodobnie zniknął pod taflą wody. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Apelujemy o to, aby zachować jednak rozsądek nad wodą. Opowieść o prymasie tysiąclecia. Przygotowując ten spektakl, no, chcieliśmy go zrobić faktycznie dla wszystkich. Wziął słowo, szczęście dał, a wuje błękit. Minęła godzina 18.30, czas na główne wydanie zbliżeń. Marta Jastrzębska, zapraszam. A na początek materiał z warszawskiej redakcji. Polacy nie mogą być zmuszani do dłuższej pracy. Tak mówił dziś wicepremier Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość przypomniało notatkę z 2011 roku z rozmowy premiera Donalda Tuska z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Kilka miesięcy po tej rozmowie rząd PO-PSL podniósł w Polsce wiek emerytalny. Relację przygotował Dominik Cierpioł, reporter TVP Info. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło nowy tydzień, publikując taki nietypowy film z rozmową telefoniczną, która, patrząc na polską politykę z ostatnich lat, mogłaby się odbyć w rzeczywistości. Do Jarosława Kaczyńskiego dzwoni telefon z ambasady Niemiec. Hallo. Guten Tag, ja dzwonię z ambasady Niemiec i chciałbym połączyć z kanclerzem w sprawie waszego Rentenalter, to jest wieku emerytalnego w Polsce. Otóż uważamy, że powinien być taki jak za pana premiera Tuska. Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły. To nawiązanie do wydarzeń z marca 2011 roku. Dziennikarze programu Jedziemy w TVP Info ujawnili, że Donald Tusk rozmawiał wówczas telefonicznie z kanclerz Merkel. Z notatki sporządzonej po rozmowie wynika, że dyskusja dotyczyła wieku emerytalnego w Polsce. Kilka miesięcy później premier Tusk ogłosił decyzję o podwyżce wieku emerytalnego. Od roku 2013, a więc praktycznie od zaraz, stopniowo zrównywać i podwyższać wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Prawo i Sprawiedliwość chce, by to Polacy w referendum zdecydowali o wysokości wieku emerytalnego. To jest rzeczą, jak sądzę, dla ogromnej części społeczeństwa oczywistą, iż Polacy zasługują na to, żeby móc przechodzić na emeryturę w wieku 60-65 lat i nie być zmuszani do dłuższej pracy, chociaż taka możliwość istnieje. W weekend Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało także wprowadzenie emerytur stażowych. Żyjemy dłużej, ale co nie zmienia faktu, że są takie miejsca pracy wciąż, gdzie ta praca jest bardzo ciężka i gdzie po 38-43 latach pracy można skorzystać z tej możliwości, jaką będzie emerytura stażowa. Wówczas będzie można przejść na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info. Minister Obrony Narodowej zatwierdził umowę na dostawę 486 wyrzutni HIMARS dla polskiej armii. W Toruniu Mariusz Błaszczak podpisał dziś odpowiednie dokumenty i mówił m.in. o uzbrojeniu, które odstrasza agresorów. Umowa zawarta dzisiaj między Skarbem Państwa, Agencją Uzbrojenia a firmą Lockheed Martin zakłada dostawę 486 wyrzutni dalekiego zasięgu HIMARS. W podpisaniu umowy i w tym ważnym dla Wojska Polskiego dniu wziął udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Będziemy skutecznie wzmacniać Wojsko Polskie, bo to jest najlepszym argumentem odstraszającym agresora, to jest najlepszym argumentem, żeby Polska nie została zaatakowana przez odradzające się Imperium Rosyjskie. Umowa, którą zatwierdziłem, przewiduje polonizację HIMARS-ów, a więc transfer technologii. Naszą ambicją jest to, żeby wyrzutnie były osadzone na polskich podwoziach. Doświadczenia, które płyną z wojny w Ukrainie, jednoznacznie wskazują, że jest to system niezwykle efektywny. Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania wojenne, tam gdzie jest HIMARS, tam jest
ewidentna przewaga. Zakup uzbrojenia rakietowego ma w przyszłości pozwolić na skompletowanie 27 dywizjonów rakietowych. Kontrakt ma obejmować dostawy wyrzutni dalekiego zasięgu HIMARS, pakiet logistyczny i szkoleniowy oraz pakiet pocisków o zasięgu do 70 i do 300 kilometrów. Jest to ilość, która w pełni zabezpieczy potrzeby sił zbrojnych, a tym samym daje też możliwość pozyskiwania zarówno technologii, jak i możliwości produkcyjnych dla polskiego przemysłu obronnego. W polskiej armii są już pierwsze wyrzutnie amerykańskiej firmy. To w ramach umowy, jaką polski rząd zawarł z rządem Stanów Zjednoczonych w 2019 roku. Pierwsze wyrzutnie dotarły do Polski w maju, a pierwsze strzelania na poligonie odbyły się w minione wakacje. Dla zbliżeń Agata Chyłka, Wnuk. Czarna seria wypadków nad wodą w regionie. Za nami upalny weekend. Wiele osób szukało ochłody w jeziorach i rzekach. Niestety 3 osoby straciły życie. W gorącą pogodę nie brakuje amatorów kąpieli, ale wciąż trzeba zachować szczególną ostrożność. Na jeziorze Gopło w miniony weekend mężczyzna zniknął pod taflą wody. Otrzymaliśmy zgłoszenie na nasz numer alarmowy naszej jednostki od świadka zdarzenia, że ktoś wypadł z motorówki i prawdopodobnie zniknął pod taflą wody. Niezwłocznie na miejsce zadysponowaliśmy łódź ratowniczą z obsadą ratowniczą. Do poszukiwań wykorzystano nowoczesny sprzęt. Dzięki niemu udało się znaleźć ciało mężczyzny. W godzinach wieczornych został odnaleziony. Niestety lekarz stwierdził zgon 26-latka. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem inowrocławskiej prokuratury. W powiecie inowrocławskim jest to drugie utonięcie w czasie tego okresu wakacyjnego. Wcześniej do takiej tragedii doszło na terenie gminy Pakość w miejscowości Wojdal. Tam mężczyzna wszedł do wody do wyrobiska pożwirowego. Z kolei w Wąsoszu znaleziono zwłoki mężczyzny pod pomostem. Sprawę bada policja i prokuratura. Do dramatu doszło też nad Wisłą w Górsku, gdzie mężczyzna ratował tonącego 10-letniego syna. Dziecko zostało uratowane, ale jego ojca porwał nurt rzeki. Poszukiwania trwają. Od początku roku na terenie naszego województwa odnotowaliśmy utonięcia 23 osób, z czego 14 utonięć to są utonięcia wyłącznie w sezonie wakacyjnym, od początku wakacji. Apelujemy o to, przed nami już pewnie ostatnie gorące, tak upalne dni, o to, aby zachować jednak rozsądek nad wodą, żeby pamiętać o tym, żeby kąpać się w miejscach po prostu bezpiecznych, w miejscach sprawdzonych, no najlepiej strzeżonych przez ratowników. Upały sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Niestety, pomimo apeli służb, wciąż dochodzi do utonięć. Dlatego nieustannie trzeba przypominać o tym, że tym tragediom można zapobiec, słuchając rad policjantów i ratowników. Z Kruszwicy dla zbliżeń Adrian Wachowiak. To program, który ma ułatwić rodzicom powrót do pracy po narodzinach dziecka. W Więcborku powstają kolejne miejsca opieki żłobkowej. Pieniądze na ich utworzenie pochodzą z rządowego programu Maluch+. Gminne przedszkole Niezapominajka w Więcborku. Od 2018 roku działa tu klub dziecięcy. Stworzono dwie 15-osobowe grupy najmłodszych do 3 roku życia. Na przestrzeni tych 5 lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie opieką nad dziećmi do lat 3. Dlatego też nasza decyzja i aplikacja o środki w ramach programu Maluch+, dzięki czemu będziemy mogli zwiększyć ilość miejsc o kolejne 30. 814 tysięcy złotych ma umożliwić rozbudowę budynku przy ulicy Gdańskiej o kolejne pomieszczenia. To trzecia umowa w ramach programu Maluch+ w województwie kujawsko-pomorskim w obecnej kolejnej edycji. W całym kraju na to będzie przeznaczonych 5,5 miliarda złotych. W naszym województwie to 220 milionów złotych, które trafi do samorządów, instytucji, które będą tworzyły nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Władze Więcborka mają nadzieję, że inwestycja zostanie zakończona do września przyszłego roku. Bieżąca odsłona programu Maluch+ w skali kraju ma umożliwić utworzenie 100 tysięcy miejsc opieki żłobkowej. Każde takie miejsce przez 3 lata ma być dofinansowywane kwotą 837 zł miesięcznie. W Łubiance powstaje Centrum Usług Publicznych. Obiekt ma połączyć różne instytucje i poprawić jakość życia mieszkańców. Na początku września gmina otrzymała dotację z rezerwy prezesa Rady Ministrów, która umożliwi ukończenie inwestycji w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Budowa nowego Centrum Usług Publicznych nabiera tempa.
Pierwsze prace rozpoczęły się w połowie maja i przez niespełna 4 miesiące udało się postawić już niemal całą bryłę budynku. Postęp uważam, że jest jak należy. Dzisiaj jeszcze będziemy się starać zalać strop, który jest teraz przeszalowany i będziemy budować drugą kondygnację. Mamy taki cel, żeby do 15 października zamknąć stan surowy budynku. Obiekt zajmuje ponad 1100 metrów kwadratowych powierzchni i tak jak wskazuje jego nazwa, ma przede wszystkim służyć mieszkańcom. Swoją siedzibę znajdzie tutaj m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych, reaktywowany posterunek policji czy Izba Pamięci Lokalnej i Narodowej. Nie trzeba będzie rozjeżdżać się po całej gminie, bo teraz wiemy, że w 3 miejscach urząd gminy się mieści, tak? A tak to będzie wszystko w jednym miejscu, wszystko będzie dostępne. Koszt całej inwestycji, który wynosi ponad 10 milionów złotych, w 75% sfinansowany został z pieniędzy rządowych. Wręczę ten symboliczny czek promesę panu wójtowi. Symboliczną promesę w kwocie prawie 2,5 miliona złotych z rezerwy premiera Mateusza Morawieckiego przekazał na ręce wójta Łubianki prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki. Chodzi o to, żeby Polska lokalna, małe gminy, małe powiaty te funkcjonujące poza dużymi ośrodkami miejskimi nie rozwijały się jakoś gorzej, żeby ludziom, tym rzeszom Polaków przecież, którzy mieszkają poza wielkimi ośrodkami, żyło się tutaj tak samo dobrze. W Łubiance dzięki dotacjom rządowym powstaje także nowe przedszkole i żłobek. A tylko w tym roku wykonanych zostało 37 ulic brukowych i asfaltowych. Łączna wartość wszystkich bieżących inwestycji to około 37,5 miliona złotych. Od kilku lat trwa nowe otwarcie, nowy czas dla samorządów lokalnych. Ufam, że ta droga będzie kontynuowana. Samorządy na to czekają, a ludzie na to zasługują. Otwarcie Centrum Usług Publicznych planowane jest na kwiecień 2024 roku. Łubianka, Joanna Wojnowolska. Będzie bardziej wydajna i ekologiczna. W najbliższych dniach rozpocznie się modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim. Inwestycja jest możliwa dzięki blisko 7-milionowemu dofinansowaniu z programu Polski Ład. Wyeksploatowane urządzenia i przestarzałe technologie. Ostatni raz oczyszczalnię ścieków modernizowano 15 lat temu. To instalacja, która wymaga pilnej przebudowy. Naszej gminy nie stać by było na tak wielki wydatek, jakim tutaj był przewidziany na modernizację tej oczyszczalni. Także to dofinansowanie umożliwiło nam wyremontowanie i usprawnienie funkcjonowania tej oczyszczalni, bo ona już jest dosłownie wyeksploatowana. Wykonawcę prac udało się wyłonić dopiero w 5. przetargu. Ale też i były pewne trudności związane z finansowaniem. Dzięki zmianom w Polskim Ładzie, dzięki apelom pana burmistrza i osobistym spotkaniom z panem premierem udało się dokonać pewnych zmian, że te środki zostały w Kamieniu Krajeńskim i dzisiaj możemy się cieszyć podpisaną umową. Wartość inwestycji to blisko 7 milionów 270 tysięcy złotych, z czego ponad 6 milionów 900 tysięcy pochodzi z programu inwestycji strategicznych. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu i zakończyć najpóźniej w 1. kwartale 2025 roku. Monika Buzalska, TVP 3 Bydgoszcz. To jest poniedziałkowe główne wydanie zbliżenia w programie jeszcze między innymi. Problemy wsi podczas zjazdu geografów. Obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Jak powinna wyglądać nowoczesna polska wieś? O rozwoju zielonej gospodarki obszarów wiejskich rozmawiają eksperci z całego kraju. Podczas zorganizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dwudniowego seminarium geografii wsi specjaliści dyskutują m.in. o inteligentnych technologiach i rozwoju rolnictwa ekologicznego. Biogospodarka to jest również czerpanie zasobów, to jest również produkcja energii, która na wsi oczywiście jest możliwa. Możemy wytwarzać energię z produktów rolniczych,
tutaj jest pomysł na rozwijanie biogazowni rolniczych, na stawianie na wsiach tam, gdzie to jest możliwe i nikomu nie szkodzi, siłowni wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych. Problematyka zielonej transformacji, zielonej gospodarki jest przedmiotem naszych obrad. Jest to istotny problem w rozwoju Polski, świata, Europy. No jest związany bardzo mocno ze współczesną, obecną polityką rozwoju gospodarczego oraz planowanymi środkami na ten rozwój w ramach Unii, nie tylko. Obszar wiejski kojarzy się nam przede wszystkim z produkcją rolną. Tymczasem na obszarach wiejskich mieszka coraz więcej osób, które przemieściły się z miasta na wieś. Widzimy ten proces rozwoju obszarów wiejskich poprzez napływ ludności miejskiej. Dla tych ludności trzeba stworzyć nowe zupełnie uwarunkowania. Przede wszystkim infrastruktura. Potrzebne są szkoły, żłobki, przedszkola, potrzebna jest opieka społeczna. Myślę, że należało już wiele lat temu tak naprawdę zmienić postrzeganie terenów wiejskich i skończyć jak gdyby z takim tradycyjnym obrazem. W obrębie tego obrazu wówczas plasuje się gdzieś tam na czołowej pozycji gospodarka naturalna. Dzisiaj rolnictwo powinno być nowoczesne, no i przede wszystkim wykorzystujące różnego rodzaju technologie. Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Urania, czyli dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej, świętują stulecie istnienia, a ta rocznica zbiega się z 550. rocznicą urodzin największego polskiego astronoma. Z tej okazji w rodzinnym mieście Mikołaja Kopernika zorganizowano jubileuszowy zjazd. Polskie Towarzystwo Astronomiczne nie bez powodu swój rocznicowy na stulecie zjazd zorganizowało w Toruniu, ponieważ tutaj zostało założone 19 lutego 1923 roku. Towarzystwo co dwa lata przyznaje swoje nagrody. To są trzy rodzaje nagród i właśnie na otwarcie swoich zjazdów te nagrody są przyznawane. Najważniejszą jest medal Bogdana Pacznickiego, przyznawany za wybitny dorobek naukowy. W tym roku laureatem jest profesor Abramowicz. Ja się czuję w pewnym sensie uczniem Paczyńskiego. Współpracowałem z nim, przyjaźniłem się przez wiele lat. Także jestem wzruszany nie tylko jako astronom zawodowo, ale także jako osoba. Po co powstało towarzystwo? Żeby skupiać właśnie profesjonalnych astronomów, którzy się zajmują zawodowo astronomią, odkrywaniem czy badaniem praw, które obowiązują nie tutaj na Ziemi, tylko gdzieś tam w kosmosie. Ważne jest, żeby rozmawiać ze sobą, żeby wymieniać doświadczenia, żeby wymieniać opinie. Rolą Uranii jest odwzajemnienie się społeczeństwu za to, co robimy. I na szczęście astronomowie potrafią to robić. Astronomia jest w pewnym sensie takim popularyzatorskim samograjem. Ludzie się po prostu tym interesują się wszechświatem, interesują się czarnymi dziurami, planetami pozasłonecznymi, a to wszystko jest domena odkryć moich kolegów i zaszczytem jest je publikować i promować. Trwają próby przed premierą bydgoską spektaklu Prorok reżyserii Rafała Sawickiego w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Sztuka, w której wystąpią m.in. Jerzy Zelnik czy Dorota Bzdyla z Teatru Polskiego w Warszawie, to nowoczesna opowieść o historii prymasa Stefana Wyszyńskiego. Skierowana jest przede wszystkim do młodego pokolenia. Pierwszy pokaz dziś w ramach przygotowań do 20-lecia diecezji bydgoskiej. W tym spektaklu twórcy stawiają na przekaz, który zainteresuje współczesnego człowieka. Sztuka opowiada o prymasie Stefanie Wyszyńskim, choć w scenariuszu takiej postaci nie ma. Opowieść o ikonie, o wielkim mężu kościoła, myślę, że wąską grupę interesowało. W związku z tym opowiadamy o zwykłych ludziach, którzy w zetknięciu z prymasem Wyszyńskim bardzo różny sposób dokonywali wyborów życiowych. Nie ma dyskusji w Polsce teatralnej, jakby z dwóch stron. Bardziej mamy, ja tutaj zupełnie tego nie oceniam, ale rzeczywiście jest jakiś monopol takiego lewicującego teatru i tutaj, no tak dla próby równowagi, myślę, że to są paradoksalnie dosyć
kontrowersyjne ujęcia tematu, jeżeli próbujemy się zabrać ze skrajnie drugiej strony. Myślę, że największą przemianę można zobaczyć w postaci siostry zakonnej Ptaszka, dlatego że niestety jest to taka może nie tyle niechlubna postać, co dosyć ciekawa, dlatego że została zwerbowana przez ówczesne służby do inwigilowania prymasa Wyszyńskiego. Wziął słowo, szczęście dał, a w głowie błękit. Przygotowując ten spektakl, no, chcieliśmy go zrobić faktycznie dla wszystkich i dotknąć trudnych i ważnych i poważnych tematów no, w sposób interesujący. I no, nie ośmielę się użyć tego słowa, nawet atrakcyjny, żeby przekaz no właśnie trafiał do jak najszerszej publiczności. W spektaklu od kilku lat biorą udział aktorzy z całej Polski. We wtorek w planach są dwa przedstawienia specjalnie dla młodzieży. Katarzyna Siembida, TVP 3 Bydgoszcz. Galeria Miejska BWF w Bydgoszczy kolejny sezon artystyczny rozpoczęła nie tylko prezentacją nowych wystaw, ale też nowego wizerunku samego budynku. Zakończył się bowiem remont modernistycznego gmachu przy ulicy Gdańskiej, którego elewacja zyskała nową okładzinę z piaskowca. Wymieniona została także stolarka okienna, ocieplony dach i pomieszczenia galerii. W tej nowej scenerii otwarta została m.in. wystawa malarstwa zmarłego w 2001 roku Leona Romanowa, jednego z najbardziej twórczych artystów związanych z Bydgoszczą. Tym razem początek wernisażu miał miejsce nie w, a przed odnowionym budynkiem Galerii Miejskiej BWA. Przybyli goście mogli dzięki temu zauważyć niuanse modernizacji, która nie zmieniła wyglądu gmachu, ale bardzo go odświeżyła. Cieszę się bardzo, że możemy zaprezentować no już budynek w trochę nowej formie, bo w ostatnich czasach w czasie ze względu też i na te remonty miejskie trochę mieliśmy poczucie, że jesteśmy tutaj odseparowani od naszych widzów, więc tym bardziej to cieszy. Bardzo dużo pozytywnych sygnałów, że ta zmiana fasady jest zauważalna, do nas też trafia. We wnętrzu na zwiedzających czekała wystawa Leona Romanowa, zmarłego w pełni sił twórczych artysty. Jej tytuł „Malować i jeszcze raz malować” to cytat z wypowiedzi malarza, oddający jednocześnie jego pasję tworzenia. Leon Romanow zaprezentowany został na niej zarówno jako artysta, jak też dzięki licznym fotografiom, jako człowiek. Na wystawie jest bardzo dużo fotografii z archiwum rodzinnego. Mamy fotografie z rodziną, fotografie z plenerów, z różnych wystaw, ze spotkań towarzyskich z innymi artystami bydgoskimi, jak również prezentujemy w małej sali jego małą pracownię artystyczną. Wernisaż ściągnął nie tylko liczne grono zwiedzających, ale również rodzinę artysty, który w malarstwie stworzył swój własny, rozpoznawalny styl. Tajemniczość to jego natura. Był człowiekiem przeżywanym przez wielu jako zamknięty w sobie, choć miał kilku prawdziwych przyjaciół, był tym relacjom bardzo oddany. Jak wielu innym ważnym dla niego rzeczom w życiu, oddawał się bez reszty. Obrazy Leona Romanowa, pełne światła i symetrycznych brył geometrycznych, oddają stan emocjonalny artysty. Dążenie, jak sam mówił, do równowagi i absolutu. Ekspozycja, na którą składa się ponad 60 płócien powstałych na przestrzeni kilkudziesięciu lat twórczości, czynna będzie do 12 listopada. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. A teraz w swoim również rozpoznawalnym stylu informacje sportowe przedstawi nam Artur Onacki. Witaj Arturze. Dzień dobry. O czym dziś w serwisie? O kajakarstwie, bo zawodnicy i zawodniczki bydgoskiego Zawiszy podsumowali sezon startów. Sezon przepełniony medalowymi zdobyczami, a jedne z najcenniejszych trofeów w minionych miesiącach zdobywała Dominika Putto. To otwiera nam drogę do przyszłego sezonu. Kto pojedzie na te igrzyska, to myślę, że za rok się wszystko wyklaruje. Tak, jestem zadowolona z tego sezonu. Dwa medale Mistrzostw Świata, złoty medal Igrzysk Europejskich. Także myślę, że ta forma sportowa jest jak najwyższa. A więcej o sporcie w naszym wieczornym serwisie. Bardzo dziękuję Arturze za te informacje. Sprawdzamy teraz, co w prognozie pogody. Dagmara Moranowska patrzyła w niebo i przedstawi nam najświeższe prognozy.
Dzień dobry. W ciągu tych nadchodzących dni cały czas cieszyć się będziemy pogodną, słoneczną i przede wszystkim bardzo ciepłą pogodą, bo na termometrach cały czas wysokie wartości od 28 do 29 stopni. Dopiero od czwartku synoptycy przewidują spadek temperatury. Nadal co prawda będzie bardzo ciepło, pogodnie, ale już nie tak upalnie. Ta nadchodząca noc natomiast będzie wyjątkowo ciepła, bo dziś w regionie nawet 18 stopni. Jutro także przez cały dzień dominować będzie słońce na termometrach do 30 stopni. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. I tą dobrą informacją kończymy to główne wydanie zbliżeń. Zapraszam Państwa na nasze kolejne serwisy. Do zobaczenia.